Witajcie kochani, dzisiaj mamy następną zasadę, która brzmi: nigdy nie rezygnuj z zadania sobie pytania, dlaczego jestem tu, gdzie jestem. O co chodzi? Czasami, kiedy dzieje się coś trudnego w naszym życiu, jakaś trudność, która jest niesprawiedliwa, nie z naszej winy, łatwo nam jest wpaść w takie myślenie: dlaczego mi się to dzieje? Przecież ja jestem taki dobry, nie powinno się to dziać w moim życiu. I wpadamy w taki syndrom, tak w cudzysłowie, takiej ofiary. Czyli, że oni mi to zrobili. A to pytanie, o którym mówi ta zasada, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, pokazuje, że nie jesteśmy bezradni. Że tak naprawdę mamy swoją odpowiedzialność i mamy swoją wolność i możemy zrobić jak najlepiej, żeby taka sytuacja w naszym życiu się nie zdarzyła. Bo przykładowo, jeżeli jestem w pracy i pracuję bardzo dużo i zostaję po godzinach i okazuje się, że mam coraz więcej obowiązków, kiedy zadam sobie to pytanie, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, może się okazać, że mój szef czy mój współpracownik dodaje mi obowiązków, które tak naprawdę do mnie nie należą. I odpowiedzią na to pytanie, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, jest, bo mam nie swoje obowiązki do zrobienia. Więc trzeba coś zrobić, żeby nie mieć tych obowiązków. Trzeba te obowiązki, tak w cudzysłowie, oddać tej osobie, która powinna te obowiązki zrobić. Postawić jasne i zdrowe granice. Albo w relacjach. Czasami jest tak, że słyszycie może o tym, że są osoby, które wchodzą w romantyczne jakieś relacje i zawsze wchodzą w relacje z jakimiś trudnymi osobami, którymi tak naprawdę się zajmują bardziej niż wchodzą w taką partnerską relację. I to pytanie, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, może mieć dużo głębsze podłoże. Może się okazywać, że ta osoba, która wchodzi w tego typu romantyczne relacje, ma jakąś taką sytuację z przeszłości, sytuację przykładowo współuzależnienia. Jeżeli w domu była jakiś alkohol, narkotyki czy coś takiego, czy inne uzależnienie i trzeba było zajmować się, tak w cudzysłowie trzeba było, bo często tak to bywa, że osoba uzależniona nie bierze żadnej odpowiedzialności i za swoje czyny i często osoby, które mieszkają z takimi osobami, stają się współuzależnione, zajmują się tymi osobami, próbują uratować od kłopotów. Jeżeli to nie zostanie uzdrowione w jakiś sposób, to później przenoszą to na inne relacje. I może się okazać, że chcąc takiej partnerskiej, zdrowej relacji, nie są w stanie tego zrobić. Więc odpowiedź na to pytanie, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, może przynieść bardzo konkretne kroki. Na przykład pójście na terapię, znalezienia dobrych, zdrowych relacji, na przykład pójście do grupy modlitewnej, poszukiwanie w tym wszystkim gdzieś tam jakiegoś takiego właśnie takich zdrowych relacji, które będą mnie uczyć, w jaki sposób ja mam budować coś, co nie jest pomocowego, tak? Tylko zwykłych relacji, które są partnerskie pomiędzy mną a drugą osobą. I taka bardzo ważna rzecz jeszcze w tym wszystkim jest taka, że to zadanie sobie pytania, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, nie oznacza, że ja jestem czemuś winny, jeżeli dzieje się coś niesprawiedliwego. Oznacza tak naprawdę to, że ja nie jestem bezradny, że ja mogę coś zrobić, żeby tą sytuację ulepszyć, żeby ta sytuacja się zmieniła. Nawet jeżeli to będą trudne jakieś kroki. I każdy z nas ma taką odpowiedzialność, żeby zadać sobie to pytanie, żeby dać konkretną odpowiedź i żeby zrobić kroki takie, które sugeruje ta konkretna odpowiedź. Kroki, które pozwolą wyjść z danej trudnej sytuacji, niesprawiedliwej sytuacji. Musimy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w drodze i tak naprawdę potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Bo często, kiedy żyjemy we własnym świecie, własnych myśli i przeżyć, to jest takie kółko. I chodzi o to, żeby to kółko otworzyć i żeby wpuścić tam kogoś nowego. Taką najlepszą osobą oczywiście jest Pan Bóg, który nas kocha bezwarunkowo i jest chyba najzdrowszą osobą na świecie, więc jest w stanie nas pokierować, ale też to są osoby, które mogą gdzieś tam nas wesprzeć w tym, żebyśmy widzieli, zaczęli widzieć innymi oczami to wszystko, co po prostu trzeba zrobić, jakie kroki trzeba zrobić. Czy to jest dobra grupa modlitewna, jakaś taka, nie wiem, ludzi, którzy chcą się nawracać, zmieniać i być bliżej Pana Boga, ale też być bliżej siebie, swojego wnętrza i być w dobrych relacjach. Czy to jest jakaś, może czasami nawet grupa terapeutyczna, czy zresztą te rzeczy nie są ekskluzywne, że tak się wyrażę. Chciałem zaprosić każdego i każdą z Was, żebyśmy zadawali sobie to pytanie od dzisiaj. Dlaczego jestem tu, gdzie jestem?
żebyśmy nie trwali w takiej bezradności, że oni to zrobili, dlaczego to się dzieje w moim życiu, ale żebyśmy zadawali sobie pytanie i dawali bardzo konkretną odpowiedź. Nawet jeżeli będzie ta odpowiedź nas musiała coś kosztować, jakąś przemianę. Często przemiana wiąże się z jakimś kosztem, ale ten koszt jest, że tak powiem, mniejszy od benefitów, które możemy później dostać, od jakiegoś takiego tego, co później się dzieje w naszym życiu, co jest zdrowe i nas cieszy.